Siostry i bracia, ten fragment Ewangelii, który usłyszeliśmy przed chwilą, pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza, z 10 rozdziału. 10 rozdział Ewangelii Mateuszowej zawiera mowę Pana Jezusa, tak zwaną mowę misyjną. Jej początek usłyszeliśmy tydzień temu, podczas niedzielnej mszy świętej. Pamiętacie być może, że wokół Jezusa gromadziły się tłumy. Jezus widział, że ci ludzie, którzy wokół Niego gromadzili się, byli znękani, byli obciążeni, byli zagubieni jak owce nie mające pasterza. Jezus, poruszony sytuacją tych ludzi, przywołał do siebie 12 uczniów, wysłał ich, powiedział im: idźcie i głoście, że Królestwo Boże jest blisko. Głoście tym wszystkim ludziom, znękanym, zagubionym, obciążonym, że Bóg jest blisko, że Bóg we mnie, Jezusie Chrystusie, przychodzi, by zaradzić wszystkim obciążeniom, problemom i trudnościom. I dawajcie świadectwo temu, że ja jestem jedynym Zbawicielem, Odkupicielem każdego człowieka, lekarstwem na wszystkie bolączki, trudności i obciążenia. Dzisiaj słuchamy dalszego fragmentu tej mowy misyjnej, w której uświadamia Pan Jezus nie tylko apostołom, ale i nam, Jego uczniom żyjącym na początku XXI wieku, że i naszym zadaniem jest to, by dawać świadectwo Chrystusowi, by głosić, że Królestwo Boże jest blisko, że Bóg jest bliski każdego człowieka, bo każdego człowieka kocha. I że w osobie Jezusa Chrystusa On przychodzi po to, by być lekarstwem również teraz, na początku XXI wieku, na wszystkie obciążenia, trudności i wyzwania, z którymi mierzą się osoby, nie znajdując lekarstwa na te wszystkie trudności. To jest nasze zadanie. Być nie tylko uczniami, którzy słyszą słowa Pana Jezusa, którzy w intymnej relacji z Nim bardzo wiele darów otrzymują od Niego, ale naszym zadaniem jest to, by być również misjonarzami. To znaczy, żeby dzielić się tym, co Jezus nam bardzo dyskretnie daje, w jaki sposób działa w naszym życiu. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi: co mówię wam w ciemności? Co mówię wam w jakiejś bardzo osobistej relacji i spotkaniu w czasie mszy świętej wieczornej, w modlitwie osobistej, w której spotykacie się ze mną w ciemności, wieczorem? Powtarzajcie w świetle, czyli mówcie innym o waszym doświadczeniu spotkania ze mną, o mojej miłości i miłości Ojca. Co słyszycie na ucho, co mówię do was bardzo osobiście, rozgłaszajcie na dachach. To jest nasze zadanie, być nie tylko uczniami, którzy te dary otrzymane od Jezusa gromadzą w szkatułce i zachowują dla siebie, ale naszym zadaniem jest to, by być misjonarzami, by głosić prawdę o tym, że Bóg jest naprawdę blisko, że jest zaangażowany w życie tych, którzy być może tego nie doświadczają. I że On, Bóg w osobie Jezusa, jest lekarstwem ostatecznym na wszystkie bolączki. Dawanie takiego świadectwa jednak nie jest takie łatwe i często spotyka się z oporem, ze sprzeciwem. I o tym również mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii i w mowie misyjnej. Nie ma siły. Jeśli będziemy starali się świadczyć o Chrystusie, mówić słowem i swoim życiem o Nim, będziemy spotykać się ze sprzeciwem i z oporem. Ten sprzeciw i opór czasem pochodzi od osób, od których się spodziewamy takiego oporu.
W czasach komunistycznych na przykład było jasne, że komuniści będą tępić ludzi Kościoła, tych, którzy świadczą o Chrystusie. Również dzisiaj pewnie jest wielu takich, którzy myślą w określony sposób, są wyznawcami określonych ideologii i z zasady sprzeciwiają się temu wszystkiemu, co pochodzi od chrześcijan. To nas nie zaskakuje. Taki sprzeciw jest spodziewany. Ale może być i sprzeciw niespodziewany. Taki, który pochodzi od osób, od których właśnie oporu nie spodziewalibyśmy się. Który nas zaskakuje. Na przykład od osób bliskich, wtedy, gdy staramy się o Chrystusie swoim słowem i swoim życiem świadczyć. Pan Jezus nie ukrywa przed nami, że tak jest i tak będzie w naszym życiu i że nie możemy się temu dziwić. Mówi, w dzisiejszej Ewangelii nie ma nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miało dowiedzieć. Musimy być gotowi na to, że czasem w sposób niespodziewany ten opór wobec naszego świadectwa będzie się rodził w osobach, od których tego oporu często nie spodziewaliśmy się. Czasem nam się wydaje, siostry i bracia, że powinno być zupełnie inaczej, że jak już jesteśmy świadkami Chrystusa, jesteśmy chrześcijanami, staramy się swoim życiem i słowem dawać świadectwo, no to wszyscy powinni nas przyjmować z życzliwością, rozkładać przed nami czerwony dywan i bić nam brawo. A tymczasem Pan Jezus mówi, nie, nie. Jeśli spotykasz się z oporem, to znaczy, że wszystko w porządku. Nie dziw się temu. Ojcowie Kościoła, święci pierwszych wieków, wielcy myśliciele chrześcijańscy mówili nawet, że ten opór wobec świadectwa jest takim papierkiem lakmusowym tego, że Kościół, czyli wspólnota wierzących, jest autentyczna. Jak tego oporu by nie było, to by się trzeba było niepokoić. Mówili nawet, że prześladowanie jest znamieniem Kościoła, jedną z cech charakterystycznych Kościoła, że Kościół jest jeden, święty, powszechny, apostolski, wyznajemy to, w wyznaniu wiary i mówili zawsze prześladowane. Nie możemy się więc temu oporowi dziwić. Jeśli sam Mistrz, nasz Pan go doświadczył, to my go nie będziemy doświadczać? I jeszcze jedną ważną rzecz mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Nie bójcie się ludzi. Nie bójcie się tych, którzy stawiają wam opór. Nie bójcie się. Skąd czerpać odwagę? Odwagę można czerpać po pierwsze z przekonania, o którym Jezus mówił w dzisiejszej Ewangelii, że moje życie nie ogranicza się tylko do wymiaru cielesnego, ale że moje życie ma również wymiar duchowy. Że moje życie nie kończy się tutaj na ziemi, ale moje życie rozciąga się na wieczność i że ostatecznie Panem życia jest Bóg. Owszem, życie cielesne może mi ktoś zabrać, może mnie dotknąć, może mnie zbić, może mnie zranić, może mnie nawet zabić. Ale tego życia, najważniejszego życia duchowego, nikt nie jest mi w stanie zabrać. Jego Panem jest Bóg i nikt nie może sprawić, że to życie zostanie wyrwane z Jego ręki, chyba że my postawimy barierę pomiędzy Bogiem a nami, którą jest grzech. Odwagę możemy czerpać i powinniśmy czerpać także z przekonania, o którym Pan Jezus mówi także w dzisiejszej Ewangelii, że jesteśmy objęci czułą troską Boga, niezależnie co by się działo w naszym życiu,
że On naprawdę zna każdy malutki szczegół naszego życia i jest ten szczegół dla Niego ważny. Naprawdę, wszystkie włosy na naszej głowie są przez Boga policzone. I naprawdę, jesteśmy dla Boga ważniejsi niż wróble, o które On troszczy się każdego dnia. Jesteśmy w ręku miłującego Boga. I stąd możemy czerpać odwagę do tego, by odważnie dawać świadectwo. I to przekonanie, że moje życie duchowe nie zostanie wyrwane z Bożej ręki, że jestem pod Jego opieką w każdej sekundzie mojego życia, uwalnia od lęku. Gdy myślę sobie o tym fragmencie, to przypomina mi się postać księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło Życie. Ksiądz Franciszek Blachnicki żył w trudnych czasach. Jego młodość to był czas okupacji hitlerowskiej, a potem całe swoje życie, również jako kapłan, przeżył w czasach komunistycznych. I ciągle doświadczał prześladowania. W czasie wojny Niemcy włożyli go do więzienia w Katowicach na Mikołowskiej i skazali na śmierć. On czekał w celi śmierci na wykonanie wyroku. Ten wyrok nie został wykonany, ale właśnie w celi śmierci ksiądz Franciszek został złapany przez Pana Boga. On miał doświadczenie światła i w jednej chwili uwierzył. I to była taka wiara, która ukształtowała całą resztę jego życia. I dlatego w czasach komunistycznych robił to, co rozeznał jako wolę Bożą. Komuniści go także prześladowali i włożyli go do tego samego więzienia w którymś momencie, w którym wcześniej siedział w czasach okupacji hitlerowskiej. W tym samym więzieniu był więziony przez komunistów. I wobec tych wszystkich doświadczeń, mówią świadkowie, którzy go znali, ksiądz Franciszek bardzo często powtarzał: nie bójcie się ich. Co oni właściwie mogą nam zrobić? Najwyżej mogą nas zabić. Niesamowite słowa, ale to jest właśnie dzisiejsza Ewangelia wprowadzona w życie. Człowieka, który był w takiej relacji z Bogiem, który miał taką pewność, że jego życie jest w ręku Boga, że po prostu się nie bał. Że strach był odjęty z jego serca i miał odwagę wbrew wszystkiemu pełnić wolę Boga. Prośmy dzisiaj, siostry i bracia, wsłuchując się w tę Ewangelię, byśmy nie mieli wątpliwości, że naszym zadaniem jest bycie świadkami Chrystusa. Prośmy o to, abyśmy nie żyli w złudzeniach i nie myśleli sobie, że jeżeli będziemy świadkami, to wszystko pójdzie jak po maśle i nie spotkamy oporu. Ale prośmy przede wszystkim o odwagę. O tą odwagę, która wynika z relacji z Panem Bogiem. Ta odwaga przyznania się do Boga, przyznania się do Chrystusa, dawania świadectwa Jemu, nie może spotkać się z nagrodą. Do nas dzisiaj Pan Jezus mówi, do każdego, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. A zatem działajmy tak, aby Chrystus mógł przyznać się do nas przed Ojcem.